Jakub Skrzywanek otrzymał laur Konrada 21. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 2022. Na spektakl Śmierć Jana Pawła II z Teatru Polskiego w Poznaniu swoje głosy oddali wszyscy członkowie jury w składzie: Katarzyna Kozyra, Maria Anna Potocka, Lech Majewski, Tadeusz Słobodzianek i Rudolf Zioło. Bardzo jestem wzruszony i wdzięczny i chciałem powiedzieć, że bardzo teraz myślę o wszystkich zespołach, z którymi się dotychczas spotkałem, bo mam poczucie, że ten spektakl jest też wynikiem kilku lat mojej pracy z doskonałymi zespołami. Dzisiaj moi przyjaciele z Teatru Powszechnego byli na scenie i im też dziękuję, jeśli tutaj są, ale Teatr Polski, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, dzisiaj mój dom artystyczny, czyli Teatr Współczesny w Szczecinie, też Teatr Zagłębia, Opole, Toruń, to są wszystko jakieś tysiące kilometrów, setki osób, z którymi pracowałem i od których się bardzo dużo uczyłem. I za te spotkania, troskę, empatię bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Raczej znaleźliśmy wspólny język i nawet wydaje mi się, że tak jednogłośnie wybraliśmy jedną z tych propozycji jako właściwą interpretację, czy też znaczącą interpretację. Konsekwencja, prostota, siła wyrazu, no to co zawsze w sztuce jest najważniejsze. To znaczy siła działania na odbiorcę przy jednoczesnym zachowaniu takiej powściągliwości, a taki mini-max, minimum środków, maksimum efektu. Niemalże ascetyczny taki spektakl, który w sposób niezwykły wywołał wśród ludzi bardzo silne reakcje, pozytywne bym powiedział. Dosyć tego męczenia widza różnego rodzaju wrzaskiem, obijaniem go dźwiękowymi efektami, różnego rodzaju szaleństwami rozbuchanych aktorów. To była taka wyspa w tym morzu i wszyscyśmy na niej zamieszkali. Każdy juror przekazał reżyserowi sakiewkę z 11 tysiącami złotych. Nagroda dla Jakuba Skrzywanka wyniosła więc 55 tysięcy złotych. Zapraszając artystów na festiwal, zwracaliśmy uwagę na to, jak reagują na zdarzenia wokół nich. Te dotkliwe, ale i te piękne. Świat wokół nas się zmienia, przewartościowuje i widać to bardzo wyraźnych twórczości tych młodych artystów. To są już zaczesni reżyserzy ze sporym dorobkiem, ale wciąż jeszcze ze świeżym spojrzeniem na teatr i na reżyserię teatralną. Stąd też to, co przynoszą, jest zawsze ciekawe, intrygujące, odświeżające. Nagroda publiczności w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowana przez prezydenta miasta Katowice Marcina Krupę trafiła do Jagody Szelc, reżyserki spektaklu Maszyna z Teatru Polskiego imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.